Witaj. Nazywam się Iza Kopp i jestem dyplomowanym terapeutą ustawień systemowych, life and business coachem systemowym i trenerem rozwoju. Chciałabym zaprosić Cię dzisiaj do medytacji synchronizującej z krystalicznie czystym sukcesem, do głębokiej pracy na podświadomych poziomach Twoich wzorców, które wdrukowały się w Ciebie, zapisały w Twoim ciele i układzie nerwowym przez wiele lat od samego początku. Pamiętaj o tym, że to jest bardzo głęboka praca, do której najlepiej, gdybyś położyła się albo położył, rozsiadła albo rozsiadł w wygodnym fotelu. Pamiętaj też o tym, że nie wolno Ci w trakcie tej medytacji prowadzić pojazdów ani wykonywać czynności, które wymagają całkowitego skupienia. Usiądź więc wygodnie albo się połóż. Jeżeli robisz to przed snem i zaśniesz w trakcie, nie szkodzi. Twoja podświadomość i tak prowadzi zmiany, na które jesteś gotowa albo gotowy. Te elementy i miejsca w Twoim życiu, które tego oczekują może od dawna. Zamknij powoli oczy. Skup się na swoim oddechu i na jego rytmie. Postaraj się wsłuchiwać w swój oddech, ale też wsłuchaj się w ten krystalicznie czysty potok górski, który specjalnie dla Ciebie nagraliśmy. W trakcie, kiedy Twoje ciało będzie się rozluźniać i uspokajać, bo taka jest jego zdolność, kiedy zamykamy oczy i rytmicznie oddychamy coraz spokojniej i wolniej. Pozwól sobie w trakcie tego rozluźniania wsłuchać się w pluskającą czystą wodę. I postaraj się też wczuć we wszystkie przepływy płynów w Twoim ciele. Możesz przez chwilę wczuwać się w płyny pulsujące w Twoich komórkach, w Twoich systemach, w układzie krwionośnym, limfatycznym, we wszystkie płyny Twojego ciała, ale też po chwili opłynie uważnością znowu do górskiego strumienia. Pozwól sobie wyobrazić słoneczny, ciepły dzień. Słońce prześwietlające każdą kroplę wody w tym strumieniu. Pozwól sobie poczuć wartość życia, które płynie od samego źródła do celu, jaki obrał ten potok wody. Pozwól sobie także poczuć, jak słońce, które rozświetla ciepłymi refleksami każdą kroplę tego strumienia, nagrzewa i jonizuje przepływającą wodę, zasilając ją czystą, słoneczną, męską energią. Pozwól sobie wyobrazić,
jak to jest pięknie zasilające i odświeżające. Pozwól sobie usłyszeć śpiew ptaków nad tym strumieniem. Pozwól sobie poczuć harmonię wszystkiego wokół tego strumienia. Wdzięczność roślin, wdzięczność zwierząt za każdą kroplę, która przepływa w konkretnym ubranym kierunku. A potem wróć uważnością znowu do swoich płynów w ciele, bo w 70% składasz się z wody. Pozwól sobie wyobrazić, że ten czysty potok rozświetlonej wody płynie teraz w tym rozluźnionym, spokojnym ciele przez wszystkie twoje żyły i kanały limfatyczne. Przepływa wartko tam, gdzie potrzebujesz, żeby przepływał wartko, a tam, gdzie potrzebujesz, żeby zwolnił, zwalnia. Możesz spokojnie oddychając teraz pozwolić sobie poczuć także te miejsca, gdzie potworzyły się zastoje na twoich przepływach w ciele. Te miejsca, gdzie zapisały się ból, smutek, żal, strach i lęk. Gdzie zapisała się kiedyś rezygnacja i jakiekolwiek zatrzymanie ruchu, wartości życia. I wyobraź sobie, że te miejsca teraz, ten radosny, wesoły potok górski przepływając przez twoje ciało, w swojej krystalicznie czystej czystości, ze swoją siłą, ze swoją mocą, zasilonego słońcem, pełnego energii i entuzjazmu. Przepływa też przez te miejsca w twoim ciele, które potrzebują tej radości i wartości. Możesz wyobrazić sobie, że te miejsca teraz, jak wszystkie zakręty, mniejsze i większe na drodze tego potoku, gdzie zebrały się jakiekolwiek zastoje, są oczyszczane, opłukiwane i uwalniają się. Możesz popłynąć swoją uważnością znowu do tej czystości górskiego szemrania. Możesz wyobrazić sobie, jak miękko przepływa ta woda, jak świeci się, jak oczyszcza i odświeża, jak powietrze wokół tego potoku staje się bardziej rzeźkie, jak wszystko dookoła się uspokaja, odżywia i oczyszcza. A potem te wszystkie odczucia i wrażenia przelej znowu do miejsc, przez które płynie wartkość płynów w twoim ciele. I pozwól sobie teraz, żeby przez każdą twoją komórkę, przez błony komórkowe, przez granice tkanek, przez granice organów wewnętrznych dokonywał się przepływ, który oczyszcza, który zasila mocą pełną energii,
krystalicznie czystej swojej postaci. Możesz wyobrazić sobie każdą kroplę tego górskiego strumienia. Każda pełna, każda radosna, każda zasilona słońcem, każda pełna wdzięczności lasu, który je otula. A potem przenieś znowu swoją uważność do swoich żył, do wszystkich płynów ustrojowych. I pozwól sobie wyobrazić, że to ty jesteś tym lasem, przez który płyną strumienie. Że one się krzyżują, wymieniają, łączą, rozłączają. Tak jak twoje żyły, naczynia włosowate, wszystkie ścieżki i drogi przepływu wszystkich cieczy przez twoje ciało. Możesz poczuć, że stajesz się tym górskim lasem, stabilnym u podstawy, stabilnym w silną skałę, na której rośnie i tętni życie, po którym przepływają strumienie, wokół którego śpiewają ptaki, radośnie oznajmujące, że zaczął się dzień, że poszła burza, że idzie mgła, że płynie dalej życie. Możesz poczuć teraz w tym rozluźnionym ciele, jeżeli to jest tylko dla ciebie właściwe na teraz. Gdzie są takie miejsca w ciele jeszcze, które potrzebują synchronizacji, współgrania wszystkich systemów? Poczuj, które miejsca w twoim ciele potrzebują śpiewu ptaków, który teraz słyszysz. Szumu drzew. Radości potoku. Spokoju przepływających wód przez mech i przez liście. Radości wszystkich owadów, bezpieczeństwa zwierząt, które żyją w tamtym ekosystemie. Pozwól sobie zsynchronizować nie tylko swoje płyny z tym potokiem, który teraz słyszysz. Pozwól sobie stać się pełnią i homeostazą lasu. I pozwól sobie, żeby przez twoje żyły, przez twoje komórki i błony komórkowe popłynęła też pełnia siły wszystkich twoich przodków, ich mądrość, ich zasilanie. Tak jak płynie ona przez tętniący potok, tak jak czuć ją w wibracji powietrza górskiego lasu. Pozwól sobie, żeby ten obraz ze wszystkimi jego odczuciami i błogosławieństwami wlewał się teraz do każdej komórki w twoim ciele. Żeby każda kropla płynu w twoim ciele stawała się odbiciem kropel górskiego strumienia. Żeby stabilność tamtego lasu
wlała się w twoje nogi, stopy, kostki, łydki, kolana i uda. Żeby delikatność mchu i ściółki i poruszanych na delikatnym wietrze traw z tamtego lasu poruszała twoim ciałem w każdym kolejnym ruchu, do każdego nowego przedsięwzięcia w życiu. I pozwól sobie stać się tą lekkością, harmonią, wszystkimi dźwiękami, które niby w chaosie, ale w głębokiej harmonii i wyciszeniu współgrają ze sobą. Niech współgra i śpiewa tym twoje serce. Niech twoje serce prowadzi kierunek twoich wewnętrznych, czystych strumieni górskich. Niech przez twoje serce przepływa ta czystość potoku. Tak jak przepływa przez serce gór, mniejszych i większych. Pozwól sobie teraz poczuć swoje ręce, rozluźnione, wyciszone, z pięknym przepływem, swobodą brania i dawania, otwarte do otulania czułością tych, którzy dla tych rąk są ważni, i siłą do stawiania granic tym, którym te granice już czas postawić. Pozwól sobie poczuć swoje nogi, które podążając za sercem mogą cię zabrać tam, gdzie twoje serce potrzebuje cię zaprowadzić. Tak jak strumień górski płynie do swojego ujścia, do swoich celów, nawet nie znając ich kierunków. Poczuj swoją głowę i kręgosłup, jak silne, delikatne, eteryczne drzewa w lesie. I pozwól sobie poczuć swoje korzenie zapuszczone głęboko w skałę, które są obmywane delikatną wodą, która szumi wokół ciebie teraz. I w trakcie, kiedy leżysz głęboko zrelaksowana, odprężony, a synchronizacja z krystaliczną czystością zadziewa się wiele razy szybciej i sprawniej, na tym poziomie spokojnych przepływów fal mózgowych i twojego ciała. Pozwól sobie poczuć, że na głębokim poziomie twoje serce i dusza doskonale wiedzą, jak zsynchronizować się z tymi zasobami. Zasobami krystalicznie czystego lasu, gdzie wszystko przepływa w głębokiej harmonii. Tak jak od teraz może zacząć przepływać twoje życie. A potem skup się jeszcze raz na swoim ciele, na jego temperaturze, na jego ciężarze,
na tym, gdzie leżysz albo siedzisz. Poczuj swoją głowę jako głowę. Podziękuj za nią, za jej mądrość. Poczuj swoje nogi i ich siłę. Podziękuj za nie i za ich wytrwałość. Poczuj swoje płuca, które oddychają dla ciebie od pierwszego tchnienia do ostatniego tu na ziemi. Poczuj swoją klatkę piersiową i uśmiechnij się do swojego serca z wdzięcznością za jego odwagę. Za odwagę wszystkich poprzednich pokoleń, która tam zamieszkała w tobie. Poczuj swoją jamę brzuszną i swoje biodra. Swój drugi mózg w jelitach. Swoją odporność w synchronizacji wszystkich czystych płynów na swoich węzłach chłonnych. Poczuj swoje gardło, które teraz uwolnione od tego, co napinało i w zastoju, będzie mogło wyrażać twoją kreatywność i budować twoje codzienne życie z większą radością i swobodą. Poczuj, że twój ciężar jest właściwy dla ciebie. Ale też poczuj swoją lekkość. Poczuj, jak to wszystko w harmonii jest pięknie poukładane w każdej twojej komórce. I pozwól sobie teraz stać się tą harmonią. W połowie z mamy i w połowie z taty. W połowie z nieba. A w połowie z ziemi. I oddychaj tym głęboko od czubka głowy aż do palców u stóp. Aż do momentu, kiedy poczujesz przez 2, może 3, może 5 kolejnych oddechów, że ten proces w tobie się domknął. Że jesteś zsynchronizowana, poukładany, zregenerowana i przetransformowany do krystalicznie czystej wody w górskim strumieniu. Kiedy będziesz gotowa albo gotowy, możesz otworzyć oczy, poprzeciągać się, poczuć to miejsce, w którym jesteś, poczuć zapachy, temperaturę i w głębokim rozluźnieniu wrócić do swojego własnego życia. Emanując krystalicznie czystym przekazem, zapisanym we wszystkich płynach i tkankach twojego ciała. I pamiętaj, że możesz wracać do tej medytacji tyle razy, ile potrzebujesz. Za każdym razem, kiedy poczujesz, że pora na krystalicznie czystą transformację twoich tkanek, myśli albo kierunków. Do zobaczenia. Do usłyszenia.